Czy rzeczywiście warto było żyć, warto było się urodzić i przeżyć te 80 lat? Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że warto było się urodzić i żyć. Trzymajmy się, nie dajmy się. Profesor Bolesław Mazurkiewicz był wybitną postacią dla polskiego i pomorskiego żeglarstwa. Przez lata był rektorem Politechniki Gdańskiej, wydał kilkanaście książek i został 8-krotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa. Bolesław Mazurkiewicz zasiadał również w Prezydium Rady Rozwoju Żeglarstwa Województwa Gdańskiego od początku jej istnienia. Był także współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza oraz członkiem wielu organizacji morskich, żeglarskich i akademickich. Został honorowym prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a na Pomorskiej Gali Żeglarstwa otrzymał tytuł Pomorskiego Organizatora Żeglarstwa 50-lecia. Mąż urodził się tak, 9 maja 31 roku 1931 w Kościerzynie. Do szkoły wiem, że chodził w linii, to jest taka nieduża miejscowość tu na Kaszubach. Potem wybuchła wojna. On pochodzi z rodziny, gdzie było 4 chłopców. On był najstarszy, miał jeszcze 3 braci. Wojnę spędził u dziadków, u rodziców mamy swojej, którzy są rdzennymi, byli, znaczy z rdzennymi Kaszubami i u nich wojnę spędzał z braćmi swoimi. Po wojnie średnią szkołę kończył mąż w Lęborku i po ukończeniu liceum został przyjęty na Politechnikę, był wzorowym studentem i bez egzaminów został przyjęty na Politechnikę. No, Politechnikę ukończył najpierw, to była zdaje się 3-stopniowa, potem te 2 stopnie jako magister, no i potem wszystkie inne został. I potem już do Gdyni się przeprowadził, no i tak, Gdyni, Gdyni mieszkał. W 55 roku braliśmy ślub i tutaj już zamieszkał. No i od tego czasu właściwie zaczęła się ta jego naukowa kariera, no i ciągle przyświecało mu żeglarstwo. Jedną z takich osób, która była żeglarzem, ale jednocześnie najwięcej dobrego zrobiła dla pomorskiego i polskiego żeglarstwa, jest pan profesor Bolesław Mazurkiewicz. On, będąc rektorem Politechniki Gdańskiej przez wiele kadencji, będąc prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, umożliwił poprzez swoje działanie, że te rejsy Teresy Remiszewskiej, Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz i wielu innych naszych żeglarzy mogły dojść do skutku, bo potrafił skupić koło żeglarstwa pomorskiego osoby decyzyjne w tamtym czasie. Ojciec nie działał tu jednoosobowo. Wielu rzeczy potrzebny jest, może złe słowo, kolektyw, ale potrzebna jest grupa ludzi. Ojciec, myślę, nie byłby zadowolony, gdyby było tak, że on stworzył pomorskie żeglarstwo. Myślę, żeby się z tym nie czuł dobrze. Tak samo jakby się nie czuł dobrze z tym, że on jest na pierwszym planie wszystkiego. On, myślę, że przez te lata i przez to, co się z nim stało, czy jaką tą karierę zrobił, ona opierała się w znacznej mierze na skromności. I myślę, że niechętnie by tato chciał, żeby mówić o nim jako o twórcy gdańskiego żeglarstwa. Wiele ojca projektów, takich jak chociażby Dar, jak Sołdek, jak Marina w Sopocie, jak w ogóle takie pilnowanie i służenie radom tego, gdzie te jachty mają stać, a gdzie ma być to, a gdzie ma być tamto, jak jego wreszcie naukowa praca i jego i Suchy Dok, ale i tunel pod Martwą Wisłą, o czym trzeba powiedzieć. To są wszystko rzeczy, w których on brał udział. Często bez niego pewnie by się nie odbyły. Natomiast myślę, że nie byłby szczęśliwy, gdybyśmy mówili, że był tylko on. Mówi się, nie ma ludzi niezastąpionych, ale z drugiej strony lider zawsze jest potrzebny. Jest osoba, która
w pewnym momencie obejmuje daną funkcję i swoją charyzmą, swoim charakterem, swoimi umiejętnościami czy wiedzą nadaje ton i wykorzystuje daną sytuację do tego, żeby na przykład żeglarstwo się liczyło na Pomorzu, a nie jakiś inny sport. Tak jak wspominam najbardziej, to obraz dziadka przy biurku, jakby cały czas pracującego i my tak dookoła biegające, udające jego sekretarki, odbierające telefony i zawsze było, dziadek pracował, szliśmy na obiad, dziadek chwilę odpoczywał i znowu do biurka i cały czas tak naprawdę siedzący dziadek przy biurku to jest ten taki obraz. Jakby pierwszy, który mnie się kojarzy dziadek z dziadkiem pracowitym, z pracowitym człowiekiem, ale tam nie było sytuacji, w której jemu przerwanie pracy sprawiłoby jakiś problem. On siedział przy biurku, tak, ale aż tak mi się z tym nie kojarzy. To był człowiek, który zawsze miał dla wszystkich czas i który miał dla wszystkich zawsze dobrą radę. On się nigdy nie pomylił. W sensie, jeżeli był jakiś problem, to szło się do niego i on wiedział wszystko. Ojciec jest takim... trochę można powiedzieć dość niedoścignionym wzorem tego, jak człowiek chce popaść w kompleksy i wsiada do biurka, bo coś ma do zrobienia, czy w ogóle i tak dalej, to myśli sobie, no to jest niemożliwe, nie dam rady i tak dalej. To dla ojca takich sytuacji absolutnie nie było, że coś jest niemożliwe, nie do zrobienia i tak dalej. Był człowiekiem obdarzony swoistą charyzmą, nie narzucającą się, tylko emanującą wiedzą, emanującą spokojem, dużą kulturą, dużą inteligencją. I to w sumie zmuszało osobę, która z nim dyskutowała czy rozmawiała, do słuchania, do też jak gdyby no, wejścia na takie tony, żeby być odpowiednim partnerem takiej dyskusji, ale był też człowiekiem bardzo skromnym. On jak gdyby tą wiedzę, którą posiadał, czy tą na przykład bibliotekę, którą miał, to któregoś dnia przyszedł do nas do okręgu, mówi: słuchajcie, ja mam duży zbiór książek, u mnie na dzisiaj one nie są wykorzystywane, czy byście chcieli je? I przyniósł nam zupełnie bezinteresownie książki, które zapełniły nam cztery półki, gdzie są, można powiedzieć, bestsellery. Oczywiście są to książki z lat 60., 70., które można powiedzieć na dzisiaj pozornie się zdezaktualizowały, ale na dobrą sprawę meteorologia zawsze jest jedna. Nawigacja jest jedna, wychowanie morskie ma swoje kanony, które są zawsze obecne, w związku z tym te wszystkie jego książki, cała ta skarbnica wiedzy na pewno nam będzie jeszcze dalej służyła. Czy mógłby mówić o jakichkolwiek osiągnięciach, gdyby nie ciągłe, niezwykle życzliwe i pełne poświęcenia wspieranie żony, która na pewno zbyt często musiała przejmować obowiązki należące do męża i ojca? Dziękuję ci za to, Krysiu, z całego serca i przyrzekam naprawdę, że się ustatkuję. Miałam z nim ciekawe życie, ponieważ zawsze wokół Bolcia coś się działo, on zawsze coś organizował, coś jakieś miał przedsięwzięcia, zarażał mnie też czasami i tym, że żeglarstwem na przykład. W okresie, kiedy jeszcze nie było dzieci, to pływaliśmy rok rocznie. Była to wtedy, to były lata 60. To była wtedy jedyna możliwość, naturalnie po wielu kłopotach, najpierw remontować jacht, potem dostać paszport, czekać na to, czy dostaniemy, czy nie, no i potem wyruszaliśmy w rejs. Takie zasługi organizatorskie najbardziej, bo mówię, ojciec nie dostawał nagród za rejs roku, bo on nie prowadził rejsów dookoła świata ani takich rzeczy, natomiast był szefem przez wiele lat Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, członkiem PZŻ-u wtedy, czyli Polskiego Związku Żeglarskiego i tak dalej, tam był w tych władzach i myślę, że tu o to chodziło, o to umożliwianie wielu rzeczy. Nie? Miał tak, zdolność właściwie. Tak, takie organizacyjne zdolności miał rzeczywiście. Ale sam tytuł tego wyróżnienia, organizator 50-lecia Pomorskiego Związku Żeglarskiego określa, za co to jest.
to właśnie za tą całą jego działalność, która umożliwiła pływanie innym, spełnianie swojej pasji, przeżywanie przygody życia, czy wręcz popływanie, bycie w klubie żeglarskim i jak gdyby trochę zmienienia swojego charakteru, poznania kogoś innego. Można powiedzieć, że pan profesor w swojej działalności scalał różne nurty, kluby, okręgi, różne branże. To było w sumie tutaj ważne. Za jego bytności Pomorze stało się okręgiem pierwszym w klasyfikacji sportowej w żeglarstwie. I do tej pory dzierży ten prymat. Można powiedzieć, że i też na nimie i regatowym, i tym sportowym żeglarskim odcisną swoje piętno. W pewnym stopniu to można powiedzieć, że jego całe życie to jest jedno wielkie osiągnięcie, z którego możemy czerpać wiedzę, doświadczenie, wyciągać wnioski, uczyć się. I jego w sumie takie największe osiągnięcie, jak dla mnie, to jest jego autobiografia. To są te 4 tomy, gdzie on skrupulatnie, tak jak inżynier, opisał swoje życie, opisał przyjaciół, rodzinę, wszelkie imprezy, które się w tym czasie odbywały, zarówno te od strony naukowej, jak i te od strony żeglarskiej, bo on na wielu polach działał do ostatnich swoich dni przed tragicznym wylewem. Czytając tą autobiografię, która ma znamienny tytuł Trzymajmy się, nie dajmy się, można wiele rzeczy się dowiedzieć, można z wielu rzeczy skorzystać. Zarówno jak kształtował się charakter pana profesora, z jakiej rodziny się wywodził, ale z drugiej strony w jaki sposób mógł do poszczególnych projektów, imprez podchodzić, jak te rejsy dochodziły do skutku, w jakich okolicznościach. Także to jest ta skarbnica wiedzy, która chyba jest jego największym takim dla nas darem. Ojciec pisał właściwie najbardziej dla siebie, żeby sobie wspomnienia pogrupować. I zaczął od pierwszego tomu, który jest wczesnym jego dzieciństwem, za który ja ojcu jestem nieprawdopodobnie wdzięczna, bo to pokazuje pewnego rodzaju korzenie, które ja znam z opowieści, ale są kompletnie nieusystematyzowane. Także ja dostałam, a dziewczyny tym bardziej w prezencie, właściwie taką chronologiczną opowieść o całej rodzinie. I temu to służyło, a że przy okazji wyszły opowieści o czasach, o komunie, o stanie wojennym, o żeglarstwie, o podróżach, o żonie, o znajomościach, o przyjaciołach, o rodzinie. To wszystko gdzieś tam wyszło razem i ten nakład tych książek nie był jakiś duży, on był głównie dla, jak to mówimy, krewnych i znajomych królika. Także to jest bardziej, a jak ktoś ma przyjemność w tym, żeby to przeczytać i razem z nami brać w tym udział, to tak, ale mówię, to jest do każdego uznania. To są dość prywatne książki. Ojciec zmarł 22 października 2017 roku po długiej chorobie. W swoim pokoju. Po długiej chorobie ojciec zachorował w lutym 2014 i przez 3,5 roku chorował w domu, był tutaj, w tymże pokoju, gdzie to kręcimy. Przez te 3 lata jego choroby, przez 3,5 właściwie, nie znamy jego zniecierpliwienia w ciężkiej chorobie, gdzie on... Nie znamy jego właśnie zniecierpliwienia, jakiegoś niezadowolenia na twarzy. Zawsze starał się być pogodny, uśmiechał się. No to jest chyba też to, co mówiłeś, że on się nigdy nie złościł. Nasze wnuczki przychodziły. Zawsze żartował i śpiewał i się wygłupiał cały czas. No. Obejmując więc wszystkich i dziękując bardzo, przyciskam was gorąco do serca. Życzę, aby zawołanie mojego ojca Trzymajmy się, nie dajmy się stało się dla wszystkich drogowskazem na każdy dzień naszego życia. Dziękuję bardzo.